mamy rok dobrej zmiany, to także rok tak zwanej dobrej zmiany w mediach publicznych. Jak pan ocenia ten roczny bilans rządów Prawa i Sprawiedliwości właśnie w mediach publicznych? Negatywnie. Nie są to media publiczne, nie są to media obiektywne, nie są to media obywatelskie, są to prymitywne media prorządowe. Czy można po tych działaniach, które teraz wykonuje PiS, przewidywać w przyszłości, gdy dojdzie do zmiany władzy, odbudowanie wiarygodności mediów publicznych po tym, co dzieje się teraz? To będzie tytaniczna praca, jeśli to będzie możliwe. W ogóle mi się zdaje, że wszystko zmierza ku zaoraniu mediów publicznych. Oglądalność, słuchalność, te wszystkie wskaźniki obiektywne pokazują na to, że mniejsza grupa telewidzów czy słuchaczy korzysta z tych mediów i w przyszłości może się okazać, że tego rodzaju media bez wsparcia budżetu rządowego nie utrzymają się dzięki swoim odbiorcom. Może być tak, że za parę lat mądre media prywatne, komercyjne zawłaszczą cały rynek, czy obejmą, nie chciałbym tego nazywać zawłaszczeniem, bo to jest prawo konkurencji.